Cześć kochani, Ania z tej strony z kanału Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem albumowym. Dzisiaj chciałam Wam pokazać mój pierwszy album, który zrobiłam całkowicie samodzielnie od zera. Bo jak pewnie już zauważyliście na poprzednich filmikach, przeważnie korzystałam z gotowych baz albumowych pochodzących ze sklepu Eco Scrapbooking, które są naprawdę super, ale chciałam zrobić coś całkowicie sama. I właśnie ten album jest takim pierwszym albumem, który zrobiłam całkowicie od zera samodzielnie. Więc tak, baza ma wymiary 17 cm na 15,5. Album ma 4 karty. Grzbiet jest szeroki na 4 cm. I postanowiłam zrobić coś takiego mniejszego na początek, żeby w ogóle spróbować, czy mi się uda samodzielnie bazę zrobić. No udało się. I nawet nie jest to mój ostatni album. Chciałam Wam go pokazać, bo wydaje mi się, że jest on troszkę inny niż wszystkie moje poprzednie albumy. Inspirowałam się kanałami dziewczyn robiących albumy i zajmujących się scrapbookingiem z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. U nich można zobaczyć bardzo, bardzo dużo właśnie takich prac kolorowych z użyciem większej ilości die-cutsów, różnych papierów, z napisami błyszczącymi, z różnymi dodatkami, z takimi papierami pełnymi kolorów, pełnymi życia. I właśnie coś takiego chciałam zrobić, bo taki album prezentuje się bardzo, bardzo pozytywnie i tak fajnie. I ja pomyślałam, że idealnym połączeniem tych kolorów, tych die-cutsów będzie właśnie album wakacyjny. I właśnie taki album z przeznaczeniem na zdjęcia wakacyjne zrobiłam. Na okładce widzicie die-cutsy pochodzące z fabryki dekoru i z Empiku oraz karty journalingowe pochodzące właśnie z Empiku. Ten napis Holiday, tutaj ananas, takie są lekko błyszczące. Ten arbuzik też, fajnie to wygląda. Sama okładka już jest taka pozytywna, że za każdym razem jak patrzę na ten album, to się uśmiecham, więc jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Tutaj, w oczku napisałam sobie, album mieści 44 zdjęcia, także jak na taki mały album całkiem niezła ilość. Pierwsza strona to taka mała kieszonka z kartą journalingową, z możliwością napisania sobie czegoś na niej. I możemy sobie tutaj wkleić albo włożyć zdjęcie pod spód. Tutaj mamy die-cut z napisem Bon Voyage, więc idealnie pasuje na wakacyjne rozpoczęcie wycieczki. Kolejna strona to kaskada zamykana na magnesik. Tutaj zmieści się aż 13 zdjęć. Tutaj tych białych kart już nie ozdabiałam, a tutaj jak możecie zobaczyć, jest to kolekcja piątek 13, Summertime. Tutaj ten napis nie jest do końca podklejony. Kolejna strona, taka trochę bliźniacza. Pomyślałam sobie, że czasem na wakacjach mamy jakieś takie ważne dla nas bilety, czy to notatki. I zrobiłam taką stronę z kopertami, zamykaną na magnesik, gdzie możemy sobie właśnie coś powkładać tutaj i tutaj. Tutaj są die-cutsy, które wycinałam sama z kolekcji Mintai by Karola. Tutaj się zmieści zdjęcie. Tu również takie mniejsze Insta Frame. I tutaj również zamykane na magnesik. Z możliwością wklejenia dwóch zdjęć. Tutaj die-cutsy z fabryki dekoru, podklejone na piankach 3D, więc możemy sobie tutaj wkleić jakieś zdjęcie. Kolejne dwie strony, bardzo, bardzo kolorowe, pozytywne, z die-cutsami z fabryki dekoru i Empiku. Tutaj mamy kieszonkę na zdjęcia i tagi. Dwa tagi z kolekcji piątku 13, kolekcja Summertime. Tutaj Lemoncraft. A tutaj miałam taki papier w kaktusy. On jest taki lekko błyszczący. Miałam go z jakiejś
wymianki facebookowej, więc nawet nie wiem jaka to kolekcja, ale tutaj bardzo mi pasował do tego albumu. Kolejna strona. Kolejna strona z również z miejscem na większe zdjęcie. Te ananasy są po prostu super. Bardzo mi się podobały i na pewno kupię całą kolekcję Summertime 5-13 i zrobię z niej osobny wakacyjny album, bo bardzo, bardzo mi się podobała. Tutaj się rozkłada i mamy miejsce na zdjęcie. To też jest kolekcja Lemoncraftu. Karta żurnalikowa z Empiku. Z możliwością napisania sobie czegoś. Jakichś wspomnień wakacyjnych, czy daty, czy po prostu informacji z miejscem, w którym aktualnie byliśmy. Kolejna mata na zdjęcie. Kieszonka. To się nam wszystko zamyka. Dwie bliźniacze strony. Obie na magnesy. I tutaj miałam taką pojedynczą stronę z grupy z Facebooka i ona jest taka błyszcząca. I postanowiłam ją właśnie wykorzystać tutaj podwójnie. Więc tutaj zmieści się nam trzy zdjęcia i tutaj też napisy też są tak podklejone, że jesteśmy w stanie tutaj za nie zdjęcie włożyć. I ostatnia już strona. Z matą na zdjęcie, z diecutsami, z fabryki dekoru, wkładamy, przyklejamy. Ja właśnie tak pomyślałam, że można tutaj to zdjęcie albo wkleić i włożyć, albo w ogóle wkleić całą kartę i zostawić tutaj i na to nakleić zdjęcie, też będzie fajnie wyglądać. Tutaj otwierane na magnes i kaskada na cztery zdjęcia, a nawet na pięć, o tym większym wymiarze 10 na 15 cm. Karta żurnalingowa z Empiku. Ogólnie polecam Wam czasami sprawdzać właśnie Empik, bo można trafić na bardzo fajne promocje. Ja zakupiłam właśnie dwie paczki różnych kart żurnalingowych za 5,99 na promocji z 11,99, a są one naprawdę bardzo fajne, bo kolory są takie żywe, z fajnymi napisami, także do takich prac wakacyjnych bardzo fajnie pasują. Ten diecut też pochodzi z Empiku. I ostatnia strona z miejscem na większe zdjęcie i z napisem Smile. Tak się prezentuje cały mój pierwszy wakacyjny album. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Ja naprawdę super się bawiłam przygotowując ten album. Jest taki pozytywny, pełen kolorów, nastrajający na fajny, pozytywny dzień, na jakieś fajne wakacje. I myślę, że w zimie, kiedy już piękna pogoda się skończy, miło będzie usiąść z kubkiem gorącej herbaty i oglądać sobie wakacyjne zdjęcia w takim albumie. Koniecznie dajcie znać, co myślicie. Subskrybujcie, jeśli Wam się podoba i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!